Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Jak jest Sapporo, no to musi być i wywiad PKS linii 509 Okurayama Roito. Tak jest, tutaj miał Pieter kierować, nie wiem czemu on tu siedzi. No, nie, to nie. Co ty miałeś jeździć? Jo, no. No, a nie wiem, dziś jakoś wolne ma chyba. Jutro może pojedzie rano. Dawid, ten PKS tutaj chyba wam towarzyszy od waszych początków z Sapporo. No tak, w sumie tutaj jest taka tradycja, można powiedzieć, że tym autobusem się zawsze jeździ na skocznie i one chyba tak samo wyglądają od kiedy tu pierwszy raz jestem. Niestety drugiej bardzo poważnej tradycji nie utrzymali i w hotelu nie ma omleta na śniadanie. Będziemy to podkreślać, to jest skandal, wszyscy cierpimy od początku pobytu. Dokładnie, ja myślę, że tutaj jakaś petycja będzie musiała pójść, żeby to skorygować ten błąd na przyszłe lata, bo już nikt nie będzie chciał jeździć. No. Dawid, skończyła się ta seria i z jednej strony pewnie się cieszysz, bo ileż można słuchać nas dziennikarzy, a to piąte, siódme, dziesiąte, dziewiąte, piętnaste, koniec. Mówisz o serii podiów, tak? No, Sapporo no to jest takie miejsce, w którym takie serie można kończyć. Ale w sumie od jutra można zacząć nową serię, zobaczymy, czy to się uda. Ja do tego też jakiejś wielkiej wagi nie przywiązywałem. Myślę, że dla mnie tu jest najistotniejsze to, co pokazuje na skoczni. No i to dzisiejsze czwarte miejsce też jest moim zdaniem ok. Zwłaszcza, że skoki były naprawdę całkiem ok. Bo to jest poważny błąd zawodnika, kiedy jechałby na górę, myślał, a dzisiaj atakuje 11 podium z rzędu. No nie, myślę, że chyba nikt z nas tak w ten sposób nie myśli, bo nie ma czasu po prostu na takie rozważania. O tym sobie możemy pogadać właśnie po konkursie, a nie przed. Jak się jedzie do góry, no to człowiek myśli to, co jest do zrobienia, to, co jest dla niego w tej chwili najważniejsze. Nie myśleć tam o tym, gdzie jak ptaszki śpiewają, tylko jak te narty zapiąć, to też się nie zawsze udaje. Nie myśleć o rekordach dokładnie. Tylko no, po prostu trzeba się zastanowić nad tym, co jest do zrobienia i zostawić tą koncentrację na tym. Ja tutaj przechodząc po mieście widziałem taką reklamę o takim trunku, klasyczne Sapporo. To koledzy mi opowiadali oczywiście, ja tam się takich napitków... Też słyszałem te opowieści. No, też słyszałeś te opowieści, tak, i to było takie klasyczne Sapporo. Dzisiaj takie, że jak nie ma wiatru, no to nie poleci. No tak, no, ta skocznia jest dość specyficzna pod tym względem i tutaj rzeczywiście no, trzeba tego wiaterku troszeczkę na dole, żeby on podtrzymał i żeby się dało odlatywać. Między tym, jak go nie ma, jak jest, to różnice są naprawdę spore w metrach. No ale taki urok też Sapporo. No dzisiaj myślę, że i tak możemy być zadowoleni z tego, co było na skoczni w porównaniu do tego, co było zapowiadane, że będzie. Wiało, bo wiało, trochę kręciło, ale też to nie był jakiś przesadnie mocny wiatr. Jest takie nagranie na Twitterze jednego z kibiców twojego skoku w kwalifikacjach. No to było czyste szaleństwo. Jak to wytłumaczyć, że to tak dziwnie działa wszystko? No tak działa, no, trzeba w to uwierzyć. Wiesz, no, też ten skok z kwalifikacji, no on był ok, to był fajny skok. Też było spoko to, że właśnie tam zaraz za progiem nie było nic, tam była względnie cisza. I dzięki temu się nie wytraca prędkości. Co prawda wysokości nie było jakoś dużo, ale mimo wszystko ma się tą prędkość, a później jak na dole rzeczywiście troszeczkę jest, to nawet nie musi być dużo. No to na tej prędkości po prostu czuje człowiek, jakby ktoś go za tyłek złapał i dźwiga do góry i ciągnie. I te metry naprawdę zaczynają szybko uciekać. No tam też trochę przesadziłem z tą później agresją w locie, jak mnie zaczęło tak przeciągać i lądowanie nie było zbyt piękne, no ale chociaż lot taki całkiem fajny. W pierwszej serii to była trochę taka beznadziejna sytuacja, bo pewnie widzieliście, co się stało z Angel Laniszkiem i widzieliście też na przykład to, jak chorągiewki trenerów się zachowują. Da się od tego odciąć, czy to gdzieś tam siedzi z tyłu głowy, że kurczę, będzie wyzwanie za progiem? Czy odciąć, no musisz mieć tego świadomość i masz tego świadomość, no bo tego się nie da gdzieś tam klapek na oczy założyć i nie widzieć, ale no jakby
sama kwintesencja tego, jak ty masz skoczyć, to się nie zmienia, więc tak czy siak jakby najważniejsze jest to, żebyś został właśnie w tej swojej koncentracji, co masz zrobić, a nie zaczynał rozmyślać, co się tam będzie działo za progiem. Czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. Dziura lekka. No bo w takim wypadku, kiedy zaczynasz myśleć o tym, jakie są warunki i co tam spotkasz, no to przesuwasz automatycznie swoją koncentrację z tego, co masz zrobić na to, co się tam dzieje. No i później ci tej koncentracji może braknąć i pojawiają się błędy, więc no to jest sztuka w tym właśnie, żeby coś takiego przyjąć do wiadomości, ale zostać na swoim. Koniec końców zadowolony z rozstrzygnięć w tych okolicznościach. Myślę, że tak. No, na pewno mogło być lepiej, na pewno też się znajdą jakieś drobne błędy w tych moich skokach, ale no, nic takiego karygodnego, więc myślę, że mogę być zadowolonym. Oczywiście miałem chęć stanąć dzisiaj znowu na podium. Zawsze taką chęć mam, no, ale tym razem się akurat nie udało. Myślę, że w tych warunkach, jakie mieliśmy, dość loteryjne, no to mogę się cieszyć, że trafiłem tak, a nie inaczej. Mogłem trafić po prostu dużo gorzej. Więc jakby pod tym względem moim zdaniem jest to bardzo, bardzo okej dzień. Skoki też były spoko. Muszę zapytać jeszcze, ty Dawid, masz bilet w ogóle na tę podróż? Bo ja nie zakupiłem. Tutaj się boję, że kontroler za chwilę jakiś ruszy. PKS-em? To niech ci wytłumaczy, o co mu chodzi, jak kontrolują. Otóż szaleńcy za kierownicą. Jedziemy lewą stroną jezdni od 10 minut. No można to tłumaczyć lewostronnym ruchem, ale ja w to nie wierzę. Nie, on mija cały czas, bo on ma tu zapłacone od, wiesz, prędkości dostarczenia zawodników, to on lewym cały czas i mija. Dobrze, patrzymy. Teraz korek jakiś, o, będziemy mieć. Pokażemy, co się dzieje, szanowni państwo. Tak wygląda właśnie podróżowanie w Sapporo. Mamy korek. Dobranoc. Dobrodošli doma. Dobrodošli u planicy.